Siemaneczko, z Matko 9, a w dzisiejszym odcinku Skrabarz z programem 11 spróbujemy sobie po raz kolejny polecieć na księżyc. Już od 6 odcinków próbujemy. Ale tak, to jest nasza rakieta. Zauważyłem, że po prostu tam nic nie brakuje, tylko nam brakuje po prostu tego, że mamy za mało, za dużo masy. Zauważyłem właśnie, że mamy za dużo po prostu masy. I tak właśnie zredukowałem naszą masę, dlatego lecimy. Odejmuję sobie te boostery. Co prawda te boostery nas lekko mniej wyniosą, ale teraz mamy lepszą sterowność. I ta lepsza sterowność... pozwoli nam... polecieć na księżyc. Ale w ogóle one się tutaj, nie wiem, co te skrzydła tutaj robią. Bo jakby zauważyłem, że one po prostu są jakby, nie wiem, co się zepsuje z nimi. Dobra, ale wracając. Jak ja mogę mieć SAS? Mnie to tak zastanawia. Tu mamy Service Bay. W jaki sposób ja mogę uzyskać SAS? Totalnie widzowie nie wiem, w jaki sposób ja mogę uzyskać SAS. Nie wiem, jak ja sposób mogę uzyskać SAS. Switch editor. O nie, nie, nie. Nie wiem, spróbujmy w czymś takim polecieć. Może tutaj wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, a może po prostu się rozbijemy. To jest taka możliwość. Albo po prostu spróbujmy jeszcze jedną konstrukcję dać. To nie jest, myślę, tam jakoś mega, mega ciężkie. Ile to waży? A, to nie jest mega ciężkie. A zrobimy sobie tak i po prostu to nam się odczepi daleko, tak? Miejmy nadzieję, że to będzie działać tak, jak myślę, że będzie działać. A nie, że zaraz nam wypindoli całą rakietę. I w końcu dolecimy na ten księżyc. Bo, nie ukrywam, chciałbym już tam dolecieć. Ale naprawdę jest to trudne dla mnie do zrobienia. Nie, chyba na boosterach nie możemy tutaj jakkolwiek manewrować, bo te boostery naprawdę, one zlatają jak są. Dlatego po prostu sobie polecimy do góry i zaczniemy już na drugim silniku. W ogóle ten silnik jest trochę bezsensowny, ona tylko masę dodaje. I tak sobie tak myślę, czy czasami go nie usunę. Bo ona tylko tam 170 metrów tak naprawdę daje do góry. A my naprawdę no nic nie zyskujemy. Zobaczmy ten silnik. Tym silnikiem już ładnie sobie można... O, jednak nie można ładnie. Już chciałem go pochwalić, że można nim ładnie sterować, ale jednak nie. Jednak są problemy, nie jest stabilny. Nie są stabilne w ogóle. No widzicie, patrzcie, ja sobie lata... Orsa lata jak chcę. Nie trzyma toru. Dobrze, dobra, trzyma. W miarę trzyma. Powiększamy to, ma polapsę.
Dobra, chyba zaczaiłem, o co tutaj chodzi. To ja mam tak naprawdę źle zrobione. Bo ja nie wiedziałem, co mam źle zrobione, ale teraz już wiem, widzowie, co ja mam źle zrobione. Po pierwsze, wywalamy to. Po drugie, tutaj mamy Scenic Terrier, mamy Scenic Terrier. Mamy jakieś inne silniki, które mogą nam w jakikolwiek sposób pomóc? Nie mamy, mamy tylko ten Liquid Fuel, który no tak naprawdę on tam nic nie ma. Ale to myślę, że nam jest zbędne. I nie, myślę, że nie. Dobra, myślę, że nie. Czyli tak, czyli moglibyśmy tutaj dać już Toriera. Dać The Cutler. The Cutler. Go dać tak. Ale tutaj, żeby jeszcze pomagały te silniczki. A w inny sposób tego nie widzę, widzowie. Naprawdę tego nie widzę w inny sposób. No dobra, na początek. A tutaj katler jakiś został. Na początek odpalają się. Nie, źle. Na początek to się odpala, to się odpala. Potem, potem. Tak. Te się nie odpalają, te się odpalają dopiero z tym. Nie, no to też to jest źle, bo tutaj to się odpala i to się odpala, tak. Jednocześnie to samo, że wypindolić stąd już. Tak. Po czym to się odwala. To się odwala i leci to. To się odwala, leci to. Później to się odwala. Leci to. Leci to, to się odwala, leci to i później dobra, tak. Wszystko ok, save. Jak to nie poleci, widzowie, to podajemy wszystko od początku. No to już musi polecieć, widzowie. Nie mam sasa, nie wiem czemu. Wcześniej miałem sasa, teraz nie mam sasa, ja nie wiem. Halo, kurs, trzymajcie, no nie wierzę. Dobra, ja sobie lecę, nie? Dobra, widzowie. Robimy nową rakietę, bo to jest totalnie bez sensu. Na pewno to chcę. Po prostu to musimy, tak? Tutaj zostawiamy to tak, ale to wywalamy. No to jest gotowe, tak? To jest gotowe do lotu. Ja tak chcę dolecieć na księżyc, tak? W taki sposób. Tutaj musimy dodać jeszcze oczywiście te wzmacnienia, żeby były. Wzmocnienie konstrukcyjne. Nie może, nie mogę. No to tak. Tak, albo nie wiem. Tak, o. Tak chcę, żeby on doleciał, tak. No dobra. Nie no, tak nie no, The Cutler to potrzebujemy. The Cutler.
tutaj dwa silniczki. Jeden ten taki teriera damy. Tutaj dekater kolejny. I tutaj już tam jeden silnik, tak? Zrobimy to na jednym silniku. Taki booster po prostu. Ten booster jest nam na 453 metry. No jakbyśmy dalej ten na paliwo takie. metrów, a ten? Dobra, to ten jest lepszy. Cutler. No i ten silnik, tak? Albo nie, dobra, damy booster po prostu, widzowie. Damy booster. Bardzo długa jest ta rakieta, ale patrzcie. Po prostu tutaj damy booster i one sobie polecą. Ja po prostu je odczepię, tak? One sobie polecą jako jedność. Damy 6 booster, takich 6. O. Tutaj 6 boosterów. Aerodynamiczne tutaj oczywiście rzeczy. Mamy takie coś. To sobie odczepiamy, tutaj lecimy, nie? Już jakby. Jakby tak, to myślę, że tak to będzie działać, mniej więcej. Aerodynamiczne, tylko skręty mi się wydaje, tak, albo te skrętne też nie, bo one są ustabilizowane. Tutaj skrętne też. Takie też zwykłe i takie drugie skrętne. Nie, naprawdę widzę, bo tutaj trzeba tak z tą aerodynamiką uważać, że naprawdę. Jest rakieta. Mniej więcej. Czy ona poleci? Raczej nie. Ale liczmy na to, że poleci. Czy to jest ten booster? Tak, no to jest ten booster. No to on się ładnie tutaj czepia, czy to jest decatler? To jest ten decatler, rozumiem, tak? Najprawdopodobniej tak, no dobra. Później starczuje ten silnik. Decatler startuje ten silnik, 97 metrów ma polecieć. Super. Startuje ten silnik. Aha, no nie, no bo to jest na ziemi, nie? Jakby to. Nie możemy brać na poważnie, to poleci tyle w przestrzeni kosmicznej, bo chcę, wiecie, tam już na orbicie używać tam tych terierów. Żeby jak będzie orbita, żeby tam, wiesz, używać już tych terierów. Fajnie, super. Musimy mieć na pewno plan na lot. Pierwsze musimy powyłączać tutaj bateryjki, bo one najwięcej tutaj prądu ciągną, nie wiem w ogóle do czego, ale ciągną prąd. A jak chcemy się go na księżyc, jakby trzeba było wysyłać Resztę Valentine misję ratunkową. Lećmy. Miejmy nad tym kontrolę, proszę. Dobrze, mamy ustabilizowaną rakietę. Mamy dalej dobra apałaps. Ej, to się może udać. Nie patrzcie, właśnie teraz, żeby uniknąć wszystkich kolizji i ewentualnych takich rzeczy. Zrobimy sobie coś takiego i tak naprawdę się nic nie stało. My sobie dalej normalnie tutaj funkcjonujemy. Czekamy sobie na apałaps. Dajemy sobie tak.
Fajnie, bo my się pozyskamy z przyspieszenia razy 4. Jeśli tego, co można używać silniki, żeby wejść na tą orbitę fajnie. Dobra, razy 3. I wchodzimy ładnie na orbitę. Nie, widzowie, wiecie co? Ja nie wiem, jak to zrobić. Totalnie nie wiem, jak to zrobić, żeby to poleciało. Jak to zrobić, żeby to poleciało? Do góry samej polecimy po prostu. Tak jak wcześniej. I tymi terrierami spróbujemy, nie? Bo to jest chyba jedyna opcja, która jakkolwiek może nas doprowadzić. Oho! Fajnie nas przechyla. Musimy wyjść poza atmosferę tym silnikiem. Orbitujemy, dobra. Jeżeli już orbitujemy, jeżeli mamy już ten orbit, to my sobie możemy tutaj ładnie orbitę dostosować. Czyli zrobię coś, widzowie, takiego. Że tutaj się ładnie ustawiamy. W miarę stabilnie proszę być. Tak, halo, w miarę stabilnie. Czyli proszę cię o taką stabilność, ale błagam cię, no przynajmniej trochę mieć tej stabilności. Poszerzamy sobie. Jeszcze użyjemy razy 4 tutaj, o. Dobra, mamy. Ale to chyba do progrejda, nie? Nie no, ja nie wiem, czy to poszerzymy to. Otworzą się spadochrony? No, otworzą się, wow.
Nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem. Dajcie mi w jakichś komentarzach jakieś porady, jak to zrobić, bo to tragedia jest naprawdę. Takie coś orbitowało. Ale to 1500, 600 i później tylko powrót, nie? Budujemy od początku rakietę w następnym odcinku, widzowie. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie się, godzika, pamiętajcie się opić, kiedy gryta na to, zostawię na tego kanale. No i dziękuję wam bardzo, na razie.